mięśniami budującymi betonowe umocnienia zaszkodził jego ludzi, zszokował. Jednak po prawie roku czasu nikt już o tym nie pamiętał. Teraz, gdy Amerykanie pojawili się nocą na jego pozycji, nie dawali się z nich zrzucić, znów był wściekły. Ową zimną wściekłością, tak jak tam, w Polsce i w Rosji, gdy bez skrupułów wydawał rozkazy, by likwidować każdego wroga. Odebrał meldunek od gońca. Teraz, gdy rozkazy do kolejnego ataku zostały już wydane, wystarczyło dać sygnał do rozpoczęcia natarcia. Może tym razem się powiedzie i posiłki, o które meldował goniec, jednak nie będą potrzebne. Wymiana ognia z jednej i z drugiej strony. Desperacki atak oddziałów niemieckich i Amerykanów dowodzonych przez Polaków. Cholerny pech. Wymiana ognia. Jedna i druga strona zdawała sobie sprawę z tego, że należy zdobyć jakieś przełamanie. Pas ziemi niczym między nimi nie może być długo utrzymany. Szybowca zdawał się załatwić sprawę, jednak pozory bardzo myliły. Niemiecki oficer sądził, iż szala zwycięstwa przechyla się na jego stronę. Ranni na polu. Strzał zniszczyciela czołgów, mający na celu wyeliminowanie oddziału niemieckiego, wysłania ich powrotem tam, skąd przyszli, w dokładnym powietrze, zapewniał możliwość dalszych walk. Trafiony transporter opancerzony, wyeliminowany z walki. Trafiony celnym pociskiem z bazuki. Należy pamiętać, że w rękach amerykańskich chłopców, owych diabłów w pufiastych spodniach, była to bardzo, bardzo ważna broń. Którzy nie chcą się poddać, nie chcą zginąć, którzy stawiają za...